Co to jest Carport? Carport jest to jedna z konstrukcji montażowych dla modułów fotowoltaicznych, którą wykorzystujemy w sytuacji, kiedy nie mamy miejsca na dachu, czy nie mamy odpowiedniej ilości miejsca na, na gruncie i chcemy wykorzystać parking, ale nie chcemy też likwidować miejsc parkingowych. Wtedy możemy zadaszyć zadaszyć parking i na tym zadaszeniu zainstalować elektrownię słoneczną. Czyli wykorzystujemy w sposób maksymalny jedyne dostępne miejsce w naszej przestrzeni firmowej. Jakie są rodzaje carportów? Rodzaj carportów jest naprawdę bardzo dużo. Wszystko zależy od zasobności naszego portfela czy też firmowego budżetu. Możemy mieć coś bardziej designerskiego lub też szukać rozwiązań tańszych, przemysłowych. Rodzaje możecie znaleźć choćby na naszej stronie internetowej. Natomiast na co należy zwrócić uwagę na to, czy karport jest szczelny, czy nie. Co to znaczy, że karport jest lub nie jest szczelny? Karporty, czy też moduły, które są na tych konstrukcjach, są ze sobą połączone, ale one nie są maksymalnie szczelne. Co to znaczy, że woda, czy też deszcz, który będzie Padał, będzie przeciekał pomiędzy modułami i będzie spadał na zaparkowane pod karportami samochody. Dlatego, wyceniając taką inwestycję, zapytajcie się, czy karport jest szczelny. Jak możemy doszczelnić ten karport? Są dwa rozwiązania. Może rozwiązania jest więcej, ale natomiast te są najpopularniejsze. Jedno to jest położenie blachy trapezowej na konstrukcję i na to dopiero kładziemy moduły fotowoltaiczne. Drugie. Z pewnością bardziej estetyczne jest to, że między moduły fotowoltaiczne wkładamy specjalne uszczelki. Co dzięki temu zyskujemy? Estetykę to z jednej strony, a z drugiej strony, jeżeli mamy moduły bifacjalne, czyli szkło-szkło po części prześwitujące, wtedy mamy więcej światła pod, pod Carportem, więc to rozwiązanie i chroni nas przed słońcem, ale także nie jest tak ciemno pod, na, tym, na tym parkingu. Tak więc, jeżeli będziecie wyceniali taką inwestycję, sprawdźcie, czy karport jest szczelny, czy nie, bo to także ma wpływ na koszty. Bady i zalety karportów. Trochę o zaletach już powiedziałem, ale może jeszcze raz je przypomnę. Czyli najważniejsze jest to, że wykorzystujemy wolne miejsce do budowy własnej elektrowni słonecznej. Tym to jest ważniejsze, że nie mamy miejsca na dachu, lub dach nie, nie jest w stanie przenieść takich ciężarów, lub nie mamy już gruntu, lub też nie chcemy tracić gruntu na budowę elektrowni słonecznej. Więc na pewno to jest pierwsza i kluczowa rzecz wykorzystanie miejsca. Druga kwestia to jest ochrona samochodów przed warunkami atmosferycznymi. Zdecydowanie milej wraca się do samochodu, który jest zaparkowany pod takim karportem i nie operuje bezpośrednio na nie słońce, więc mamy zdecydowanie niższą temperaturę w środku. Także chronimy przed śniegiem czy, 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 czy deszczem. Trzecią rzeczą to łatwość zamontowania instalacji, stacji ładowania pojazdów elektrycznych i ładowanie bezpośrednio swojego elektryka z modułów zamontowanych na, na CarPorcie. Wady? No, zdecydowanie największą wadą są koszty. Taka instalacja CarPortu, w zależności od jej mocy, czyli od wielkości, to jest rząd wielkości od 4 do 6 tysięcy złotych za 1 kWp. Wszystko zależy, jaki duży ten carport chcemy, jak chcemy, żeby on, on wyglądał. No i trochę dłuż, dłużej będzie trwała cała instalacja, cała inwestycja, ale czy to jest jakaś duża wada, to już sami musicie ocenić. Kiedy inwestycja w carport się zwróci? Koszt karportu jest trochę wyższy niż w przypadku typowej instalacji na gruncie czy na dachu. Wynika to z bardzo prostej przyczyny i samego procesu instalacji, ale także materiałów i ich ilości, które musimy użyć do wybudowania takiego karportu. Koszt karportu za kilowatopik, w zależności od jego wyglądu, ale także od jego mocy, to jest około 4 do 6 tysięcy za jeden kW. Więc kiedy taka instalacja się zwróci? Przyjmijmy, że zamontowaliśmy instalację o mocy 250 kW. Peak. To jest carport, który ma długość około 100 metrów. Taka instalacja wyprodukuje trochę mniej prądu niż instalacja usytuowana na gruncie, a to wynika z tego, że mamy inny kąt nachylenia. Więc my zakładamy, że wyprodukuje około 225 MWh. Jeżeli płacimy za prąd około 1000 zł za MWh, mam tu na myśli koszt sprzedaży, dystrybucji i innych opłat i zużyjemy 100% tego prądu, czyli 225 MWh, zużyjemy w trakcie jego produkcji, czyli mamy autokonsumpcję na poziomie 100%, no to łatwo policzyć, że nasze oszczędności są na poziomie 220-230 tysięcy zł. Jeżeli Taki carport kosztuje około 1 100-200 tysięcy złotych. No to łatwo policzyć. W przypadku prostego liczenia, że zwrot jest na poziomie 5-6 lat. Wszystko zależy od ceny carportu, od ceny, jaką płacisz za megawattogodziny oraz od poziomu Twojej autokonsumpcji. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, ile dokładnie zajmie zwrot Twojej instalacji, skontaktuj się z nami.